Halo widzowie, no nie powiem, nie będę ukrywał, że kolorowo nie jest tym aparatem, bo mi się naprawdę mega ciężko mówi. Nie wiem jak to będzie, oj nie wiem. Ale tak jak codziennie nagrywam odcinki rano, po południu i wieczorem, tak no nie zatrzymam się i lecimy dalej, więc kolejny odcinek dzisiaj z kolejnego Minecraft, ale... Siemano do wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy znowu w Minecraft, ale i w dzisiejszym odcinku mamy taką fajne urozmaicenie do wszystkiego, znaczy do Minecrafta, które... Jak będę coś mówił nie tak, to przepraszam, ale to jest wina tego aparatu, z którym muszę się nauczyć mówić, co jest, nie ukrywam, mega ciężkie, ale nieważne. Dzisiaj mamy... taką specjalną modyfikację, która sprawia, że jeżeli podskakuję, to pode mną wybucha TNT, które mnie jeszcze wyżej wyrzuca, więc to jest mega spoko, bo możemy skakać tylko i wyłącznie za pomocą TNT, czyli tak jakby TNT boostuje nasze skoki. Zaraz zobaczycie, o co dokładnie chodzi. Zanim jednak to, koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków właśnie z grania w jakieś tego typu Minecraft, ale i tak dalej. A widzę, że odcinki takie wam się podobają, więc myślę, że całkiem spoko. Ja nie będę przedłużał, od razu wchodzę na świat i rozpoczynamy tą rozgrywkę. Nie wiem totalnie, co tu będziemy robić, nie wiem totalnie, jaki dać sobie cel rozgrywki. Wiem tylko, że każdy skok będzie pode mną sprawiał wybuch, więc sprawdźmy, czy to już działa. O, działa, dobra. Działa, jak widzicie, pojawiło mi się mnóstwo serc, które sprawią, że w ogóle nie mamy szans tutaj zginąć. To jest totalnie niemożliwe. Ale dobra, uwaga. O kurczę, o kurde. Więc śmierć nam nie grozi. O, ale mamy wioskę idealnie. Dobra, i lecimy do wioski. To po co mi to jest, to nie wiem. To mi się po prostu nagle pojawiło. To są chyba ilości wybuchów przez to oko endu, chociaż nie rozumiem w sumie. Ale moglibyśmy w sumie pójść do endu i spróbować zniszczyć tego smoka. Ale ja się sunę. Jaki Hulk. Bum! I pum! Pum! I dajecie krowy. Pum! Raz. I druga. Pum! Druga. Dobra, bierzemy sobie coś, bierzemy sobie... O kurde, znowu skoczyłem, to jest mój już odruch. Jak tu się dostać teraz, żeby to... nie wybuchło? No trudno. Tu i uwaga. Słuchaj, krówko, mam dla ciebie złą informację. Pierwsza jest taka, że mam supermoc, a druga taka, że wybucha pode mną TNT. Uwaga. Pum! Jak ją wyniosło w powietrze. Wow, kolejny, dobra. Idźmy do wioski splądrować sobie. Spróbujemy pohandlować z jakimś villagersem. Zobaczymy, co możemy mu zaoferować, co on może nam zaoferować. Tu jakaś pszczółka pewnie. O, pszczółko. O, jesteś negatywnie nastawiona. No to proszę cię bardzo. Jak ją... Jezu, ja jestem otruty. Otruty jest. O nie, te pszczoły dalej chcą ze mną walczyć. I pum! Dobra, oczywiście pszczółki kochane są, ponieważ tutaj, prawda, miodek robią i tak dalej, więc oczywiście nie zabijamy, ale to jest tylko Minecraft, kochani, dobra, okej, tu nic nie mamy ciekawego, ja bym chciał, o, co masz do zaoferowania? Jak ja nie mam gliny ani emeralda, co ty ode mnie chcesz? Dobra, nic z tobą nie pohandlujemy, a to jeszcze nam się nie przydasz, czekaj, uwaga, albo dobra, może nam się przydać jeszcze kiedyś, uwaga, psuję wam ścieżkę, pum! Jazda do przodu, pum, drugi raz, jazda do przodu. Zlokalizujmy kolejnego villagersa, tam jest jeden. Czy tutaj były jakieś skrzynki może? O, tu jest skrzyneczka. Wow. Przepraszam, to tak nie miało wyglądać. O, dobra, mamy jakieś żarcie. Żarcie to jest coś, co tygryski lubią najbardziej. Dobra, cel na ten odcinek tradycyjny w takim razie. Zdobywamy... Wow, aż mi zlagowało Minecrafta na chwilę. Zdobywamy secik, zdobywamy wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby, prawda, być totalnym prosem tutaj. I normalnie po prostu, czyli robimy tak. Robimy sobie crafting tradycyjnie. To jest coś, co trzeba zrobić, tylko trzeba uważać na te skoki, to jest dramat. Bo jak ja sobie znowu skoczę, to będzie lipa. Dobra, i robimy od razu kamienne narzędzia, bo od razu nas na takie stać. 2 kilofy od razu zrobimy sobie siekierę, zrobimy sobie łopatę, coś takiego, o, tu. I robimy jeszcze jeden patyk i robimy sobie na szybko, prawda, mieczyk. To jest wszystko, co nam trzeba do rozgrywki, prawda? Czyli łopata, tu. Dobra, takie ustawienie tradycyjne mojego ekwipunku. Może być tu jakieś żarcie dajemy, to by się przydało też przepalić. Ile mamy? O, endu! Ja cię sunę, przecież my dzięki temu to możemy wszędzie być. Możemy pójść do endu nawet. Dobra, może spróbujemy to. O kurde. Możemy spróbować pójść do endu też w sumie. Więc, o! To jest w sumie pierwszy raz, kiedy mamy szansę pokonać smoka. Więc szybko zbieramy diamenty, żeby zdobyć jakieś, kurcze, żeby wiecie, żeby pokonać tych... Nie wybuchło tu, widzieliście to? Nie wybuchło. No dobra, ale niesamowita sytuacja. Dobra, i tu mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Weźmy to łóżko w sumie. Łóżko nam się może przydać w tym będzie w sumie, tak możemy też pokonać tego smoka. Chociaż w sumie my sami w sobie wybuchamy, to po co nam te łóżka, ale... A wezmę, czemu by nie? Czemu by nie wziąć? Dobra, ja proponuję, żebyśmy od razu zaczęli szukać tego endu, bo czuję, że to trochę potrwa. Tu na szczęście nie muszę się przejmować tymi oczami, bo mamy ich tyle, że każdy skok jeszcze dodatkowo daje mi następną. Zero problemu, zero totalnie. Nie ma najmniejszego problemu. Dobra, uwaga, kolejny sprawdzamy, gdzie on poleciał. Tam również dalej, więc nie ma to tam, to kurczę. Z tym się trochę nawet wolniej chyba podróżuje niż normalnie. W sumie to jak to się nazywa? Ten koń by się przydał, tylko niestety nie mamy siodła. Jakbyśmy mieli, to by wszystko było łatwiejsze, ale dobra, tu jest sprint, uwaga, skok kolejny. No i znowu muszę sprintować tu. Na szczęście żarcie nam nie schodzi też w sumie. To żarcie nam jest niepotrzebne tak naprawdę. Ja poza tym z tymi serduszkami z tym nie zniszczałem. Przecież tego smoka to zrobię raz, dwa. Dobra, kolejne oko puszczamy. Dalej w tamtą stronę, czyli nic się nie zmienia. Pum! O! Myślałem, że damy radę go jakoś chycić, tak? Ale nieważne, dobra. Ja jestem ciekaw, jak długo to potrwa tylko, bo ja mam nadzieję, że nie będę podróżował jakoś mega długo. Bo, o kurczę, tu kolejny i kolejny skok. Bo po prostu chciałbym tam dotrzeć jak najszybciej do tego endu. Już po prostu mieć to wszystko z głowy, załatwić, prawda, sytuację tak jak trzeba. Zabić tego smoka po raz pierwszy na Minecraft, ale znowu to nie wybuchło. To nie zawsze działa, to jest jakoś, nie wiem, ja w niektórych momentach potrafię to zbagować, ale... Czy to jest w trakcie sprintu? Nie, jednak nie. No ale to... Wow! Ej, coś się... Wow! Wow! Coś się pojawiło po prawej stronie ekranu. Tam się pojawia takie jakby... Jumpy, aha, jumpy tam się pojawiają, dobra. Okej, rozumiem. Dobra, rzućmy kolejne oko. Dalej w tamtą stronę, no nie zbliżamy się chyba w ogóle. Chyba to jest daleko. No ale dobra, lecimy dalej. Tu mamy te w ogóle, to... Ej, czekajcie, ja to zawsze chciałem to przetestować, bo mnie to zawsze interesowało, jak to się dzieje. Że to chroni od obrażeń od upadku. Wow, faktycznie! Ja, nie wierzę! Ha, dobra. No i super, o kurczę, dobra, lecimy dalej. Mamy już tyle tych ok, że to jest nienormalne przecież. Ja czuję, że już jesteśmy blisko. Czuję, że już jesteśmy blisko po prostu. Czuję to po prostu w kościach. A najgorsze jest to, że ten aparat w ogóle mi nie ułatwia rozmowy. Wręcz utrudnia i to niesamowicie. Wow, ale to było dobre. Niesamowite. Niesamowity jestem, dobra. Wskoczmy sobie tu na drzewo. Ja nie wskoczę teraz, okej, rozumiem. Dobra, zróbmy tak, tu. Jezu, jaka rozpierducha totalna. Tu, pum. Tu wylećmy do góry. Jezu, ile my będziemy jeszcze podróżować. Tu. Wow, bagna. Ej, tam jest domek wiedźmy. Co jest? Czekajcie, no dalej w tamtą stronę? Ile jeszcze? Nie, no ja przecież nie mogę tyle podróżować tak na piechotę. Czekajcie, robię sobie łódkę. Normalnie tu przepłyniemy sobie łódeczką, bo przecież ja będę wieki przecież tak płynął tutaj, jak to tak zrobimy. Robimy tak, tu bierzemy te wiśnie, to się może nam przydać. Łódeczkę stawiamy i płyniemy w dalszą przygodę. To jest w sumie o wiele lepsze, bo nie musimy skakać, więc to szybciej nam pójdzie wszystko. Wow. Dobra, puśćmy kolejne oko. Dalej w tamtą stronę, no to lecimy, się nie zatrzymujemy. Szkoda tylko, że nie mamy diamentów, ale w sumie jestem tak niezniszczalny, że zdobywanie tych diamentów jest totalnie niepotrzebne, więc ja po prostu lecę do endu, pokonać smoka. To jest jedyny cel. To jest jedyny cel w tym momencie, bo i tak jestem niezniszczalny. Jestem nie do pokonania, jak zwykle. Zresztą, więc a wezmę sobie to, bo a nóż jeszcze nam się trafi jakaś, kurczę, wodna podróż. I będzie, o patrzcie, dobrze, że to wziąłem, ale chociaż jednak chyba nie. Dobra, kolejne oko puszczamy. Daleko jeszcze? Proszę, czy daleko jeszcze będziemy tak podróżować? Bo ja bym już chciał być w sumie w tamtym miejscu, w którym będę pokonywał tego smoka. No nie, no najgorzej, ile tu trzeba poskakać, to jest przecież nienormalne. Gdzie jest flak? Gdzie są flaki? Proszę, oddajcie mi flaki moje. Dobra. O nie, kliknąłem se... Dobra, czekajcie, tu... Nie, teraz nie zadziałał skok! Dobra, no nieważne, to jest czasem zepsute. Czasem to nie działa, zauważyłem błędy. Dobra, czekajcie, pum, tu... Dobra, wyskoczyłem. Chciałem po prostu... O nie! Dobra, to był błąd. Dobra, stańmy tu i uwaga, pum! O! Jestem, dobra, uwaga, kolejne puszczamy. No ileż jeszcze będziemy lecieć przed siebie? To jest przecież nienormalne, tam w ogóle jakiś domek był, czekajcie. Ja chcę iść to zobaczyć. Czy mi się wydawało? A nie, to ule są, dobra, to są chyba ule. Tak mi się wydaje. Ale i tak to sprawdzę, bo jestem w sumie ciekaw. Czy tam jest jakiś... Nie wiem, co to jest w sumie. Wow, tu jest jakiś cave. Dobra, czekajcie, puszczam oko. Dalej w tamtą stronę, więc dalej nudno. Ale tam widziałem... Nie, tu coś jest. Ej, tu mamy chyba portal do endu. Czy... Tak? Tak, mamy portal do endu, dobra. Jak dobrze, dobra, czekajcie, może tu będzie... Tu jakieś skrzynki czasami... O kurde, to nie był dobry pomysł. O kurde, niszczę to totalnie. Nie, lawa nam jest, pływa tu, dobra. Tu mamy tylko złoto. O, jest skrzynka, o to mi chodziło właśnie. Dobra, no to jest zawsze coś, to jest zawsze coś. Ochrona przed ogniem 2. Klątwa uwiązania, nie chcemy to. I weźmy sobie miecz lepszy. Tu mamy trochę żelaza z tego. No i weźmy ten obsydian. Zawsze się nam może coś tam z niego przydać, prawda? Zawsze coś się może przydać, więc a nuż się przyda. Dobra, lecimy dalej w tamtą stronę, naszą przygodę. Tam jest, widzę, woda, więc dobrze, że wziąłem tą łódkę, bo coś przecież zaraz będziemy mocny rejs odbywać. Czekajcie, puszczam kolejne oko. No ileż jeszcze w tamtą stronę będziemy sunąć? Przecież to jest nienormalne to jest. Dobra, bierzemy tak. Płyniemy, bo ja nie wytrzymiam przecież tyle czasu skacząc w ten sposób. Czy to jest już gdzieś w tym miejscu? Nie, no nie wiem, słuchajcie, nie znajdziemy tego, to jest chyba niemożliwe po prostu, żeby znaleźć ten end. Ale ja wiem, że jak my tam się dostaniemy, to przecież to będzie raz, dwa. Te żółwie, o kurde, przydałoby nam się taki hełm żółwi. Dobra, bierzemy to znowu, bo to jest przydatne, o kurde, znowu. Moglibyśmy to ominąć w sumie, ale co, nie byłoby ciekawie na odcinku. Dobra, kolejne wybuchy. Jeszcze tu jesteśmy pod drzewami, więc to nas totalnie blokuje. Ja zaraz tu kopię normalnie tunel w dół. Tu. O, kurczę, nie udało mi się. Dobra, tu. Czuję, że jesteśmy już blisko endu. Czuję to. Żartowałem. Nie czuję tego w ogóle. Wow, ej, to wybuchło po czasie. Nie kliknąłem spacji za drugim razem. Dobra, to jest jakieś podejrzane. Tu są jakieś taktyki w ogóle dziwne. Dobra, kolejne, no nie wiem ile my jeszcze będziemy czasu lecieć przed siebie, to jest nienormalne. Zaraz się tu dzień zacznie, znaczy noc, bo już tutaj potwory się respią, nie strzelaj do mnie. I tak jestem niezniszczalny. Więc po co w ogóle próbować? Tu. No, czy to już jest gdzieś tutaj? Proszę! Dlaczego ten Minecraft nie chce mnie doprowadzić do tego tak szybko? Ja w ogóle słyszałem, że takich miejsc w ogóle, gdzie jest portal do endu, jest więcej na mapie. Tylko mnie kieruje teoretycznie do tego najbliżej, który jest, ale nie wiem ile w tym jest prawdy. Ten mnie chyba kieruje do tego, który jest najdalej ode mnie, naprawdę przysięgam. Może nie ma i on generuje, bo nie wiem, nienormalne to jest totalnie. Ale dobra, o kurde, no i nie wydostanę się stąd teraz. A dobra, jednak. No nie, ja ciągle kolejne dziury za sobą robię. Jestem w dziurze! O dobra, idealnie. O! Dobra, udało się. I lecimy po drzewach teraz. Uwaga, czy już jesteśmy blisko? Nie. Nigdy nie będziemy blisko. O! Dobra, teraz to akurat kliknąłem, czyli teraz się nie zbagowało. Tu. Uwaga. O! No nie, spadłem pod drzewa. Najgorzej. Dobra, tu. To jest najgorzej, jak tu spadniemy, bo stąd się nie da wydostać. Przynajmniej jest trudno. Dobra, tu. Pum! O, na drzewo, dobra, pum, jest, dobrze. I teraz to jest już tu gdzieś blisko. No ileż jeszcze będę leciał? Nienormalne to jest, nienormalne, słuchajcie. No to jest najdalej oddalony ode mnie portal do endu, jaki kiedykolwiek mógł być, naprawdę, przysięgam. Nie wiem, ja chyba zrobię cięcie, żeby tam dotrzeć, bo to jest naprawdę jakiś niesamowicie długa podróż to jest jakaś. Jeszcze te moby mnie strzelają, dobra, ale jest noc, to będzie jakoś ciekawiej teraz może. Dobra, tu, pum, kolejny strzał, rzucamy kółko. Dalej w tamtą stronę, ja nie mogę. Dobra, przepłyńmy stąd szybko. Jesteśmy na drugiej stronie. Rzucamy... O, on chyba jechał teraz w dół trochę. Czekajcie. Nie, jednak nie. No nie wierzę, ile my jeszcze będziemy czasu lecieć przed siebie. To jest nienormalne. Czy to już jest gdzieś tu? No jasne, że nie. Oczywiście, że nie. Nigdy nie będziemy blisko. Czy za mną się te kółka pojawiają, bo już nie mam miejsca w ekwipunku? Dobra, ja nie wiem. Ja chyba zrobię cięcie i po prostu widzimy się jak już... O! Nie, jednak nie trzeba robić cięcia! Ale super, dobra, to jest gdzieś tutaj. Tu jaki kanion jest. Czekajcie, to chyba poszło w dół już. Jasne, że w dół. Dobra, kopiemy się w dół, uwaga. Tak, to jest mój sposób na kopanie się w dół. Trochę słaby chyba, co? Chyba nie idzie tak jak powinien. O! Łatwo! Dobra, i teraz szukamy endu. Dobra, tu jest kulka. Tu, przejdźmy. Zejdźmy jeszcze niżej. To był błąd. Tu nic nie widzę, tu jest ciemno. Proszę mnie ten. Dobra, czy ja mogę tu? Czy to mnie jeszcze poprowadzi gdzieś? Jeszcze tam bardziej w dół, okej. Okay. O kurde. Wow, nie! Proszę! Dobra, w ten sposób na pewno znajdziemy portal szybko. To jest nienormalne. Przecież ja im więcej razy tu się odbijam, tym więcej razy tutaj będzie się to respić. Te silverfishe. Dobra, może to jest tu. Dobra, mamy jakąś bibliotekę. Czy znajdziemy tutaj szybko jakiś, prawda, skromny portal do endu? Jeszcze szkielet. Dobra, tu gdzieś skrzynka powinna być też jakaś. Więc ja tu... i może w niej coś znajdziemy, co nam pomoże w walce. Niestety nie. Niestety nic z tych rzeczy, dobra. O, tam jest jeszcze jedna skrzynka. O, nie! O. Nadal nie, dobra, nic nam tu nie pomoże w rozgrywce. O nie! Gdzie jestem? Zostawcie mnie stąd, pozwólcie mi uciec. Nie! Najgorzej! Wkopaliśmy się w problem masny duży. Dobra, czekajcie. Ja wiem, jak to zrobię. Ja wiem, jak to zrobię. O, mamy schody! Jo, to nas uratowało w tym momencie, czat. Znaczy, widzowie. Nie! Znowu zeskoczyłem! To jest nienormalne. Dobra, tu. 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 Jest, dobra. Przeszliśmy to. Niesamowicie trudna rozgrywka. Dobra, no proszę, znajdźmy ten portal, bo ja nie mogę tego wytrzymać, jak ja nie mogę znaleźć portalu do endu. Tu jest jeszcze tak ciemno. Czemu tu nie ma żadnego przycisku? Jak to otworzyć? Dobra, od bokiem otworzę, szybciej będzie. Czemu tu jest tak ciemno? Dobra, tu jest creeper. Daj nam trochę światła, dzięka. O nie, on znowu te silverfishe uwolnił. O, pochodnia jest, to nam się przyda. O, ja już miałem pochodnię, dobra, nieważne. Dobra, czy my znowu jesteśmy w tej samej bibliotece? Czy to jest już jakaś inna? Chyba to jest jakaś inna. To może w niej... O! Czy tutaj jest ten portal? Niestety nie. No przecież nie wytrzymiem zaraz. Zaraz znowu będę robił cięcie, szukając tego portalu. No nie może być. Dlaczego to jest takie trudne? Ty, no kurde, zostaw mnie. Tu. 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 Tu? Nie, no tu chyba nie. Ale tu? Tu jest jakieś więzienie w ogóle, w więzienie teraz wlazłem. O kurde, tu teraz znowu też. Nie, no nie wiem, no naprawdę to jest... Nie może być to takie trudne przecież. Dobra, mamy schody jakieś? Oczywiście, że nie. Przekopmy się tu. No nie, silverfishu, proszę. Dobra, słuchajcie, robię cięcie i poszukam tego jakoś i zaraz wracam, jak to znajdę, bo nie mogę znaleźć tego portalu. Dobra, znalazłem, to jest przecież nienormalne, ile ja tego szukałem. Kurde, zostawcie mnie, silverfisze, proszę. To już nie jest zabawne. No nie, zostawcie mnie. Mi się już miecz kończy, jak ja po walce z wami, gdzie ja tam walka z tym, z endermanem, czy tam z enderdragonem. Dobra, uzupełniamy to w te kurde kulki i lecimy na smoka. Ja cię słynę. Pierwszy raz w Minecraft, ale jesteśmy na smoku. Dobra, wychodzimy tędy. Wow, dlaczego to jest tak zamknięte? To tak było zawsze? O nie. O nie. Czekajcie. Tu to trzeba rozwalić w ten sposób chyba. Chyba jednak nie. Mamy problem. Czekajcie. Musimy tu rozwalić to. Czy ja jestem tak głęboko pod ziemią, że ja tam się nigdy nie dostanę na górę? Proszę, powiedzcie mi, że nie. Przecież ja nigdy nie wyjdę na górę w ten sposób. To jest nienormalne. Nie mogę przecież skakać do góry. Dobra, musimy zrobić sobie ten. Musimy sobie zrobić masę schodów w takim razie. Masa schodów, to jest jedyne co nas w tym momencie może uratować. I tu postawmy, prawda, zwykły ten, żeby nie tracić schodów. I teraz tak, tu. Nie, przecież ja to będę kopał wieki znowu. I ile to potrwa? Przecież to będzie dniem i nocą trwało. Tu mnie już coś blokuje. No, to był dobry pomysł faktycznie z tym kamiennym kilofem iść do takich miejsc. To nie był dobry pomysł. To był bardzo zły pomysł. Bardzo zły. Dobra, no ale my przecież... Ja już mam aktualnie prawie 21 minut nagrania. No przecież to jest nienormalne. Ile czasu? No nie, jeszcze tu sobie źle postawiłem schodek. Tu już mnie coś blokuje. Jajaj, proszę, wyjdźmy stąd, błagam. Ile tam do góry jest? Ile? Dobra, jest trochę, to już niewiele, dobra. A spróbujmy zrobić tak, dobra, to jest ryzykowne. Ha, dobra, 300 IQ. Dobra, i lecimy teraz rozwalać te wszystkie, jak to się nazywa, tylko nie mam łuku nawet. Czym ja mam to rozwalić, jak ja nie mam łuku? Proszę. To jest nienormalne, jak ja mam to rozwalić, jak nie mam łuku? Jeszcze ten smok tu mnie teraz będzie nokautował. Czy one mnie gonią? Nie, one gonią za smokiem, dobra, nieważne. Zróbmy sobie... O, dobra, mam łuk, mam z czego zrobić łuk, więc zróbmy sobie szybki... O kurde, to we mnie teraz bije tu. Dobra, ty ten... Dobra, ty też jesteś nieposłuszny. Dobra, zróbmy sobie szybko... crafting, szybki crafting. Bo... Tak, o. Stawiamy i robimy szybko... Dobra, to mnie truje, ale to mi nic nie robi, ja jestem niezniszczalny i tak. No, o kurde, jednak jestem zniszczalny, bo to szybko schodzi. Nie, zniszczyłem sobie crafting! Kurde. Smoku. Dlaczego on jest taki silny? Dobra, postawmy to znowu. I co ja chciałem zrobić? Chciałem sobie zrobić łuk. Dobra, czyli robimy... Ja miałem przed chwilą dużo nici. No przysięgam, że miałem dużo nici. No... No nie miałem? Jasne, że miałem, tylko wyrzuciłem je z ekwipunku chyba. Najgorzej. Tyle problemów. Przecież ja go nie rozwalę bez łuku. Dobra, ja się chyba poddaję. Chodź tu. Chodź tu do mnie. Chodź tu. Tu cię pokonuję. Tylko ja nie mogę w niego w ogóle strzelać, ale on chyba tu wyląduje teraz. Kurde, co? Dobra. Dzięka. Mordo. No nie, już tam był, bo ja go tam wtedy powinienem bić. No, giń. Stajemy tu. Chodź tu. Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. No nie, no nie, nie. Patrzę się na was wszystkich. Chodźcie tu. I teraz pum. Pum. Dobra, i teraz chodź tu. Chodź tu, smoku, nie, ja tego nie rozwalę nigdy. Przecież jak ja nie mam łuku, jeszcze on teraz do mnie strzela tą kulką, no oczywiście, że w tym miejscu akurat. Gdzie on tutaj się za... no kurczę. Dobra, trudno, nie obchodzi mnie to. Stawiam tutaj to. No... No... Dobra, czy to już znika? Proszę. Bo ja muszę tu być. Gdzie on jest? Chodź tu. Czy on tu rzucił kolejną tą kulkę? Gdzie ty jesteś? Dobra, to się skończyło akurat. Chodź, no nie, 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 proszę! Nie trafił, dobra. Dobra, chodź tu, bo się skupiam. Ja tego nie rozwalę. Czy ja jestem w stanie w ogóle go pokonać, jeżeli ja tego nie rozwalę? Wydaje mi się, że nie. Chodź tu, proszę. No nie, no znowu to tu postawił, nie zdążyłem uciec. Nie no, dobra, słuchajcie. To się nam nie udało, jeżeli będę miał kiedyś czas, zrobię kolejny odcinek z tego, jak próbuję w ten sposób pokonać smoka. Dzisiaj to trwało zdecydowanie za długo, nie mam już na to czasu. Jeżeli chcecie kolejny odcinek tego typu, gdzie to spróbujemy, no to oczywiście spróbujemy. Dzisiaj no niestety muszę to zaliczyć do niepowodzeń, więc lecę po prostu tu w dół, umieram. I no niestety nam się to nie udało. Czy ja w ogóle jestem w stanie, no, chyba jestem w stanie umrzeć w ten sposób, tak mi się wydaje, chociaż... Chyba tak. Jedne, ile czasu my będziemy spadać. Dobra, w każdym razie, tym przemiłym akcentem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro Dobra, to mnie denerwuje. O godzinie 19:19, o godzinie rano, o godzinie 10 i po południu o godzinie 14. Trzymajcie się, na razie, pa pa!